Dobry wieczór, kochani. To będzie już ostatni live na dzisiaj. Chyba. Powiem wam, że dzisiaj mnie tyle rzeczy po drodze rozmównikiem do segregacji. Tak więc poczekam chwilkę na was. Powiem wam, podsumuję, co dzisiaj miało miejsce, ponieważ podjechałam pod pewien adres. W ogóle w ostatnim czasie sobie tak myślałam, już od jakiegoś czasu, to co prawda inny temat, ale też wam powiem. Że... O, dobra, wróciłam, okej. Okay. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobra, stawiacie komentarze, czy jesteście ze mną. Bo wielu osobom nie przychodzą niestety powiadomienia, tak więc zawsze warto jest udostępnić, żeby więcej osób mogło to zobaczyć, ponieważ okrajają jak mogą. Tak więc powiem wam o dzisiejszej mojej wycieczce z dużymi podejrzeniami i powiem wam, tutaj tak streszczę. Ponieważ dzisiejszy wyjazd nabrał jeszcze większych moich podejrzeń i może wy mi coś podpowiecie. Zaczęło się to, nie wiem, z 2 miesiące temu, około 2 miesięcy temu, kiedy zauważyłam niepokojące rzeczy na moim telefonie. A jest to dość nowy telefon, jakieś tam konta googlowskie, że tak powiem, maile, tak. Świeższe dają koncert, czy też jakieś tam moje konta, no wszystko jest pozabezpieczane. No ciężko się do tego włamać, pewnie jakby był jakiś kod, to by to zrobił. No wiadomo, no różne rzeczy można obejść, no ale ogólnie gdzieś tam jestem ostrożna i uważna. No i zaczęłam od już jakiegoś czasu zabezpieczać po prostu dowody na to, że mam ku temu podejrzenia, że ktoś po prostu posługuje się moją lokalizacją, nie wiem, kontroluje moją lokalizację, w jaki sposób inwigiluje moją lokalizację, gdzie się przemieszczam, za pośrednictwem, w jaki sposób połączenia się z moim telefonem. No i nawet kiedyś zerwałam nockę, co prawda miałam wyjazd na drugi dzień, ale zerwałam całą nockę. Miro, nie, nie podejrzewam się. Po prostu kiedyś zerwałam całą nockę i widziałam lokalizację, która miałaby być moja. To był pierwszy raz, kiedy to zauważyłam. Zaczęło się od tego, że widzę lokalizację moją, która nie jest moja, tak? I to był samochód, który się po prostu poruszał, zaparkował pod... Najpierw był w jakimś lesie, czy lasku, nie wiem, może tam jakaś nieruchomość stała, którą zasłaniały drzewa. Następnie udał się ten ktoś pod sklep budowlany, potem z podsklepu budowlanego zaparkował samochód, poszedł pieszo, przechodził przez pasy, udał się pod jakiś adres, to wszystko nagrywałam drugim telefonem, również robiłam screeny z ekranu, już to jest przecież niemożliwe, przecież ja siedzę z moim telefonem w domu, a moją lokalizację, bo chciałam sprawdzić trasę, ile mamy do wyjazdu tam, czy do jakiegoś tam parkingu, czy nie, pamiętam, że to chciałam sprawdzić jakiś wyjazd i właśnie zauważyłam, przepraszam, bo dostaję tutaj wiadomości. No i właśnie zauważyłam takie coś, tak? No i to wszystko zabezpieczyłam po prostu, tak? Też przysłałam Andrzejowi, że taka sytuacja ma miejsce i co mam o tym myśleć. Też rozkminialiśmy. No i ta osoba potem spod tego adresu udała się pod ten adres, pod którym dzisiaj byłam. Tam był jakiś czas i potem stamtąd udała się w stronę... W sumie fajne miejsce, nigdy tam nie byłam. Ciekawe do zwiedzenia. Tam był taki jakby wodospad, może tam, ale bardziej to wodospad z rzutu z góry wyglądało i tam stał ten samochód bardzo długo, po czym później następnie znowu wrócił po ten adres, pod którym dzisiaj byłam. No i ogólnie sobie pomyślałam, dobra, jest to dziwna sytuacja, sobie sprawdzę, nie wiem, czy ktoś w ten sposób mnie lokalizuje i jest jakiś błąd w tym, że ja widzę lokalizację tej osoby zamiast swoją. I gdziekolwiek bym się poruszała na mojej nawigacji, wygląda tak, jakbym się poruszała w ogóle z innego miejsca, spod innego domu i ogólnie obserwowałam to, tak, gdzie ta osoba się porusza, gdzie ta osoba jeździ. W ogóle dziwna sytuacja. I sam się, nie wiem, jakiś błąd w tym Matrixie, czy co. Nigdy w życiu w tych miejscach też nie byłam, żeby, nie wiem, coś było nie tak, jakaś, nie wiem, jakaś aktualizacja nieściągnięta, żebym gdzieś wcześniej była, żeby mnie gdzieś wcześniej pokazywało, tylko to się naprawdę, moja lokalizacja jako inna się poruszała. Więc no, nabrałam podejrzeń.
ale jeszcze to jakoś próbowałam sobie racjonalnie wytłumaczyć i sobie postanowiłam wyłączyć w ogóle śledzenie w telefonie, tak, lokalizację, aplikacje z lokalizacjami i przestałam w ogóle używać nawigacji w tym telefonie. Kompletnie przestałam używać, odinstalowałam wszystko i tak dalej. Potem w jakimś czasie znowu ściągnęłam, znowu była ta sama sytuacja i znowu ten sam adres. Po czym następnie zapomniałam o tym, a czy w sensie, że miałam wyłączone lokalizację w telefonie, te wszystkie śledzenia w tych ustawieniach, kont i tak dalej, i nie używałam tego i użyłam to teraz i w momencie, kiedy teraz użyłam, znowu już zobaczyłam ten sam adres i że auto stoi właśnie, samochód stoi, ktoś właśnie jest w samochodzie, który podjechał pod dom i stoi z boku tej nieruchomości i tam jest. Pomyślałam, no przecież co mam zrobić, no nie wiem, czy to po prostu ktoś, kto mi się włamał na moje konto, tak, na które jest połączone z wszystkimi aplikacjami, nie wiem, w jaki sposób to może działać. Też nie miałam czasu tego rozkminiać, dowiadywać się i tak dalej, troszeczkę zasięgnęłam języka. Więc no, więc pomyślałam, nie wiem, może ktoś się kiedyś mi włamał i tak pokazuje jako tamtą lokalizację, nie wiem o co chodzi, a po prostu to jest ktoś z systemowego, no, systemu, nie? No ale takie coś jest nielegalne w zasadzie, bo nie mam nic takiego, żeby można było mnie oficjalnie, nie wiem, śledzić na wypadek, nie wiem, gdybym miała gdzieś uciec, nie wiem, żeby mnie trzeba było zlokalizować. Nie mam takiej w ogóle sytuacji, żebym się gdzieś nie wstawiała czy coś, żeby mógł to robić system. Ale różnie bywa. Więc sobie pomyślałam, nie będę robiła zadymy, nie będę nigdzie składała żadnego zawiadomienia, przecież mogłabym złożyć zawiadomienie, pojadę zapytać się na miejsce, tak? Pojadę na miejsce, zapytam się, powiem, jaki mam problem, pokażę mój telefon, pokażę to, co zgromadziłam, no przecież każdy wie, gdzie się porusza i tak dalej. Więc no adres już któryś raz z kolei jest ten sam, tak samo wskazuję lokalizację, więc po prostu udam się tam i porozmawiam. No i tak też dzisiaj zrobiłam. Co prawda zaczęło, było berwanie chmury, tak liczyłam na to, że to przejdzie, że nie będzie lać cały dzień. Nie jest to bardzo oddalone od mojego miejsca zamieszkania, ale też nie chciałam, żeby mi lało na głowę i komuś, bo po prostu chciałam porozmawiać na zewnątrz, tak? Być w miejscu publicznym, w stylu gdzieś na chodniku, zadzwonić dzwonkiem do bramy, żeby ktoś wyszedł do mnie, porozmawiał. Nie chciałam nigdzie wchodzić na żadną posesję, nie wiem, się nigdzie rozgaszczać. Po prostu z pełną kulturką pojechać i przedstawić problem, jaki mam i po prostu porozmawiać po ludzku. Zresztą też mogę takie śledztwo dziennikarskie sobie przeprowadzić, dotyczono mnie, jest coś podejrzane, po co fatygować to jakieś organy, jak można załatwić sprawę samemu, po prostu szczerze porozmawiać i rozwiać jakieś wątpliwości, że na przykład, nie wiem, jest jakiś błąd, tak pokazuje, nie wiem, żeby nikogo niesłusznie nie podejrzewać, tak? No i słuchajcie, udałam się pod tą nieruchomość, do tej nieruchomości, udało mi się nawiązać kontakt i w tym momencie jeszcze bardziej to wzbudziło moje podejrzenia i może wy mi też powiecie, co o tym myślicie, ponieważ udałam się tam. Zostawiłam auto z 200 metrów dalej, ponieważ nie było możliwości gdzie zostawić samochodu, udałam się tam sama. Zadzwoniłam dzwonkiem do bramy, budynek dwupiętrowy, 4 samochody na posesji, budynek dwupiętrowy, dom wolnostojący, duży. Zadzwoniłam dzwonkiem do drzwi, przepraszam, zadzwoniłam dzwonkiem do bramy, tak? Przycisnęłam dzwonek, więc no i zadzwoniłam właśnie tym dzwonkiem i pani, bo tak też lukam na wasze komentarze, i tutaj pani wzięła i znaczy pani, jeszcze nie wiedziałam, kto to jest, bo widziałam jakąś postać, auto mi zasłaniało, otwarła na dole drzwi, wypuściła psa. Pies był taki malutki, czarny malutki piesek. Wybiegł w moją stronę, tam się ucieszył. Taki jakiś mały pupilek z domu wybiegł, mały piesek. Ale ta osoba się cofnęła, jak mnie zobaczyła i zamknęła drzwi. No była takiej krępej budowy, nie do końca krótko ścięte włosy, więc nie do końca wiedziałam, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo samochód mi zasłaniał, który tam stał. Też obok tej posesji, na posesji były 4 samochody obok posesji i właśnie ten samochód był taki z srebrnego koloru, który właśnie by pasował do miejsca, gdzie to auto odjeżdża i parkuje. No i jeszcze obok posesji było identyko auto jak ja, z początkiem blachy jak moje, to też zwróciło moją uwagę. No i ta osoba się po prostu cofnęła. Ta osoba się cofnęła z powrotem do domu i wyszła po lewej stronie na balkon i spodziewałam się coś w stylu: dzień dobry, słucham, w jakiej pani sprawie przyszła, albo tak, słucham, pani do kogo.
duży dom, nie wiem, czy tam mieszka jedna duża rodzina, czy ktoś na przykład wynajmuje jakieś mieszkania w tym domu, czy no, nie ma takiej jakiejś oferty, jakichś tam noclegownic, takiego nie ma na internecie pod tym adresem, ale pomyślałam sobie, że no, ale różnie to bywa, no, może jakiś wielorodzinny dom, może kompletnie obcy sobie ludzie tam mieszkają, jest jedna brama, jeden dzwonek, jeden listownik, no, ale różnie bywa, nie? Dobra, nie wiem, kobieta wychodzi na balkon i spodziewałam się w stylu, nie wiem, coś takiego w stylu, dzień dobry, słucham, czy mogę pani pomóc, do kogo pani przyszła, w jakiej pani sprawie, nie było czegoś takiego. Kobieta wyszła na balkon i powiedziała od razu, nie znam pani, nie będę z panią rozmawiać. Więc ja mówię, dzień dobry, ja tutaj przyjechałam w nietypowej sprawie, chciałabym rozmawiać najlepiej z właścicielem tej nieruchomości, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, stojąc na zewnątrz na chodniku i nawet nie miałam ochoty ani nigdzie wchodzić, nawet gdybym została zaproszona, bym nie weszła, bo różnie mogła potoczyć się rozmowa mogłaby się stać jakaś niewygodna dla kogoś, więc chciałam spokojnym tonem głosu na spokojnie porozmawiać, po prostu jaką mam sytuację z moim własnym telefonem, bo na dobrą sprawę nie ściemniałam żadnej historii, bo mogłabym na przykład skłamać, tak, że zaginął mi telefon, sprawdzam lokalizację telefonu, pokazuję tutaj, tak, dzwonię po policję, proszę panią, bo mi zginął telefon, wyłączyłabym, zostawiałabym telefon w domu, dzwonię na drugim aparacie, pokazuję mi lokalizację tutaj, tak, bo też są takie możliwości, żeby śledzić swój telefon i w momencie, kiedy on się, że tak powiem, zgubi, to żeby pokazywał, gdzie jest. No ale nie skłamałam, chciałam porozmawiać normalnie, przedstawić, jaką mam sytuację, jakie mam podejrzenia i po prostu pokazać na moim własnym telefonie, jak włączam, gdzie, znaczy w tym momencie, gdy włączyła, to naprawdę by mnie tam pokazało, ale chciałam pokazać wszystkie screeny, które mam i po prostu nagrania też, tak, z telefonu, gdzie telefon nagrywam, drugi telefon, chciałam po prostu pokazać, co się dzieje. No i ta pani właśnie zaczęła od tego, że ja pani nie znam, nie będę z panią rozmawiać. No więc ja mówię, że dzień dobry, ja przyjechałam tutaj w takiej dość nietypowej sprawie, chciałabym rozmawiać najlepiej z właścicielem domu, z jakimś gospodarzem tutaj, gdyby ktoś mógł do mnie zejść i miał chwilę, a możemy się mówić na inny termin, tak, po prostu jestem tutaj przyjazdem, postanawiam tutaj dzisiaj przyjechać z racji wolnego dnia, żeby móc z kimś porozmawiać, ponieważ mam tutaj problem, no i on jest powiązany, ten problem tutaj z tą lokalizacją tego domu. Ta pani mówi, ja pani nie znam, nie będę z panią rozmawiać, już powiedziałam, nie będę rozmawiała, pani nie znam i tak dalej. Ja mówię, że no, wolałabym, że pani z nią porozmawiała, ponieważ ja wybrałam drogę taką, żeby właśnie z kimś tutaj porozmawiać, a nie posługiwać się innymi możliwościami, które mam i tak dalej, bo też się spodziewałam, że gdyby zadzwoni po policję, no to też stoję na zewnątrz, tak, na chodniku, próbuję podjąć rozmowę, próbuję się dowiedzieć, o co chodzi, mam do tego prawo, zwłaszcza, że to chodzi o mój sprzęt. Zresztą sama bym również mogła zadzwonić po policję i powiedzieć, że jestem w takim miejscu, że tak jeszcze się dzieją, proszę przyjechać, interwencja i tak dalej, tak, gdyby cokolwiek się złego wydarzyło na miejscu. Nic złego się na miejscu nie wydarzyło, ale powiem wam, jak to wyglądało i w ten sposób narastuje jeszcze bardziej moje wątpliwości. Więc ja mówię do tej pani, że przepraszam, że ten dom jest duży, że jest dużo samochodów na zewnątrz, że no nie wiem, czy to jest kilku właścicieli, czy jeden właściciel, no ale jednak bym chciała rozmawiać z kimś tutaj, kto może z nami porozmawiać. A ta pani powiedziała, a co panią to interesuje, ilu tu jest właścicieli, nikt nie będzie z panią rozmawiał, bo tak jak powiedziałam, pani nie znam, na oczy pani w życiu nie widziałam, nie interesuje mnie pani temat, jeszcze nie powiedziałam, o co chodzi, tak, nie interesuje mnie pani temat, nie będę z panią rozmawiać. Więc ja mówię, dobrze, okej, rozumiem, ja mówię, a może tu mieszka jakiś policjant w tym domu w takim razie. Ja mówię, bo wie pani co, bo ja już mam różne podejrzenia, a ona mówi do mnie, ja się nie będę pani z niczego tłumaczyć. Tak mi powiedziała na to, że ona nie będzie odpowiadała na moje pytania oraz nie będzie mi się z niczego tłumaczyć. Więc ja mówię, że przy panią mi się pani nie musi tłumaczyć. Tylko tak jak mówię, ja podjęłam próbę rozmowy takiej polubownej na spokojnie, żeby przyjechać i porozmawiać o problemie, który mam. A proszę panią, mój problem polega na tym, że prawda jest taka, że ja korzystając z lokalizacji w moim telefonie, widnieję jako tutaj ktoś, kto w tym domu albo często przebywa, albo mieszka i to jest już któryś raz i mogę to pani pokazać. Mogę to pani pokazać, ja to wszystko mam, pani albo komuś to zdecyduje się ze mną porozmawiać. Nikt nie będzie z panią rozmawiał, nikt się nie zamierza pani z niczego tłumaczyć, nikt nie będzie pani odpowiadał na pytania i tak dalej. Nie znam pani, nie będę rozmawiała, więc ja się zapytałam jeszcze raz, czy jest tego pewna, że nie będzie ze mną rozmawiała, czy muszę podjąć inne kroki, żeby dowiedzieć się, co się dzieje z moim sprzętem w domu. Powiedziała, że to nie chce pani dzwonić. Aha, bo ja powiedziałam jej, że właśnie, aha, powiedziała mi to o tej lokalizacji właśnie, że wskazuje mi na ten dom, korzystając z mojego sprzętu, że są rzeczy, które, że narasta mój niepokój, obawa, że chciałabym rozwiać pewne wątpliwości, że nie chcę nikogo niesłusznie oskarżyć, że przyjechałam tutaj spokojnie porozmawiać, żeby po prostu rozwiać, albo je potwierdzić, albo je rozwiać. No bo jakby nie było, no to mi też pokazuje czyjąś do cholery lokalizację, więc
gdyby ktoś do mnie przyjechał, to sama bym była zainteresowana, o co chodzi i z kimś chciała podjąć temat, tak? Przecież nie podszedł jakiś dwumetrowy gość w katurze na głowie, tylko 42-kilowa dziewczyna niskiego wzrostu, więc nie stanowi żadnego zagrożenia, żeby podejść do furtki i porozmawiać, prawda? Oczywiście wcale zdarzenie nagrałam, zabezpieczyłam, gdyby ktoś chciał mi coś w usta wmówić, żeby było inaczej dla mojego bezpieczeństwa, więc to wszystko zostało nagrane. No i ta kobieta właśnie powiedziała, że nikt nie będzie mi odpowiadał na żadne pytania, nikt nie będzie się interesował moim tematem. Powiedziała mi, że jak pani ma jakiś problem z swoim telefonem, proszę dzwonić sobie do operatora. A powiedziała mi, że pani dobrze wie, że nie operator rozwiązuje takie problemy. Ale okej, okay, czyli nikt ze mną tutaj nie porozmawia. Nie, nikt z panią nie porozmawia, nikt się też nie będzie pani z niczego tłumaczył. I to mnie zastanowiło, bo to padło 4 razy, że nikt się nie będzie mi z niczego tłumaczył. Gdzie padło pierwszy raz takie stwierdzenie, potem jak się zapytałam, a może to jakiś policjant pracuje, no ja nie wiem, proszę panią, no ja już mogę różne rzeczy podejrzewać, tak? I właśnie nie chciałabym kogoś niesłusznie podejrzewać. No ale powiedziała mi właśnie po tym, że nikt nie będzie, ona nie będzie mi się z niczego tłumaczyć, a potem powiedziała 3 razy jeszcze, że nikt z niczego nie będzie mi się tłumaczył w liczbie mnogiej. Tak więc nie wiem dalej, o co chodzi, nie wiem dlaczego tak jest na moim sprzęcie, jest to zastanawiające, nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Ogólnie tego sprzętu nie używam, nawigacji na tym sprzęcie, nie używam w ogóle lokalizacji na tym sprzęcie. Zapomniałam się i znowu mi się to przypomniało, a że była ładna pogoda. Początkowo wszystko, a później oczywiście znowu już była ładna pogoda, więc można było, co tu piszecie? Tutaj polecać jakąś aplikację do ściągnięcia. No, tak więc widzicie, no taka sytuacja. Tak teraz wam szczerze o tym opowiedziałam. I gdyby, nie wiem, no gdyby ktoś do mnie przyjechał, tak, nie wiem, dzwonić dzwonkiem, ja wychodzę, widzę, że ktoś jest, to normalnie podchodzę, tak jak do każdego. My tak, słucham, dzień dobry, no nie wiem, musiałoby tutaj, nie wiem, jakiś ktoś w kominiarce do mnie przyjechać, żebym gdzieś tam ewentualnie z 2 metrów stanęła, tak? Chociaż to też by nie było w moim stylu, ale no jeżeli ktoś bym powiedział, że ma jakiś problem, ma jakąś wątpliwość, chciałby z nami porozmawiać, no to oczywiście, żebym porozmawiała, tak, po prostu po ludzku. Albo w jakiś inny sposób się zachowała, no zachowanie tej kobiety, około 45-50 lat, też nie chcę nikomu dodać wieku, no wzbudziło moje podejrzenie, po prostu wzbudziło moje podejrzenie, o co po prostu chodzi, że ona tak reaguje. Od razu było, nie dzień dobry, słucham, albo tylko dzień dobry, nie było czegoś takiego. Od razu było z grubej rury, z balkonu, ja pani nie znam, nie będę z panią rozmawiać. Żeby się już jakoś przedstawiła, że nie wiem, jakieś media, cokolwiek, nie wiem, żeby się przestraszyła, bo mam jakieś rzeczy na sumieniu. Po prostu stałam. Stałam i zadzwoniłam dzwonkiem. No, więc taka sytuacja. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Szczerze mówiąc, to te moje podejrzenia jeszcze bardziej się stały, takie podkoloryzowały się po zachowaniu tej kobiety. No i w zasadzie nie wiem, co mam z tą sprawą zrobić, no bo jak się okaże, że ja do systemu złożę skargę na system, i czy to zostanie wtedy rozwiązane? Po prostu nie wiem, nie wiem. W każdym razie i tak z tego telefonu nie korzystam w takich celach i tak teraz prowadzę z niego transmisję na żywo, ale no nie korzystam w żadnych innych celach niż robienie transmisji na żywo. No. Taka jakaś niekomfortowa sytuacja, która mnie dotyczy. No jej dzisiaj nie rozwiałam. Nie było z kim. Aha, jak powiedziałam, że okej, skoro nie chce pani rozmawiać, no to nie. Po próbie takiej naprawdę podjęcia tematu. Kobieta w ogóle nie była niczym zdziwiona, niczym zastanowiona, że jak powiedziała mi o tej lokalizacji, o tym, że chciałabym po prostu o tym porozmawiać, tak, że podjąć taki temat z kimś z tej nieruchomości, to ona w ogóle nie była zaskoczona. Że nie wiem, nie powiedziała coś takiego, a jakiej lokalizacji, pani mówi, ja nic nie wiem, nie ma nic z tym wspólnego, nic takiego nie było. Ona tylko powiedziała, że nikt się nie będzie mi z niczego tłumaczył, najbliżej rozmawiać nie za mnie, dziękuję, do widzenia. Taka była sytuacja. Ja byłem w krótkich gaciach i też przywitałaś mnie, a gorąco było jak cholera, napisał Miro. Tak więc widzicie, no taka akcja. Taka akcja. No i nic, no. Miro, ja to cię zawsze przywitam. Tak więc. Ja to ogólnie taka nie jestem. Nie wiem, może pani była taka antyspołeczna i tak po prostu wyszło niechcący po prostu. No niechcący tak się pokazała z tej strony, ale no, no nie wiem. No nie wiem, czy to może być jakiś zbieg okoliczności, bo sprawiała wrażenie, jakby mnie
nie wiem, rozpoznała bądź wiedziała, że ktoś w tym domu może się czymś interesować, że ktoś by ewentualnie mógł chcieć podjąć rozmowę i właśnie, żeby nie rozmawiać, nie wiem. Nie wiem, nic nie piszecie, nie wiem, czy mi znowu wszystko stoi w miejscu, czy wy akurat nic nie piszecie. Dobra, nic, to ja w takim razie kończę. Po drodze kilka... A co z tym telefonem było? Ukradli go czy co, bo nie oglądałem od początku, pisze Justyna. Nie oglądałam, chyba miał być. Aha, Justyna Michał, to pewnie Michał. A więc miałam nadzieję, że będziesz od początku. Normalnie, nie wiedząc o co chodzi, to podchodzi do bramki i podejmuje dialog. No właśnie ta osoba wyszła dołem domu, normalnymi drzwiami głównymi i jak mnie zobaczyła, to wyszła z domu i poszła na balkon. Od razu mówiąc, że ja pani nie znam, nie będę z panią rozmawiać. Od razu było. Nikt się mnie nie zapytał, o co chodzi nawet. Słuchamy uważnie, pisze Miro. Witam cię, Jowitko, serdecznie miło cię widzieć. Pozdrawiam ciepło, pisze Mirosław. No tak więc no, dla mnie dziwna sytuacja. A jaki to adres? No na pewno nie będę Barbara adresu podawać czyjegoś, bo to nie o to chodzi. No, jest to mała miejscowość, w górzystym terenie, na uboczu dom. I tyle mogę powiedzieć. No nie będę adresu czyjegoś podawać, nie? Bo to nie o to chodzi, żeby takie rzeczy robić, bo ja takich rzeczy nie robię, absolutnie. Tylko chodzi mi o sam problem, nie jak go tutaj ewentualnie by można było rozwiązać. Fajnie, że wracasz do blond. Najładniejsza według mnie i tak ładnie, ale blond tylko ty, Mariola pisze. A Mariola, wiesz, ja ostatnio nie mam czasu na zastanawianie się nad tymi włosami. Jak byłam u fryzjerki, pociągnęła do nadu mnie mówi, że ja już 4 miesiące z nią umawiam i się umówić nie mogę. I się umówić z nią nie mogę i mi mówi, a tak zrobimy i tak zrobimy. Mówię, tak, dobrze, okej, jak znajdę czas. Ona mówi, ale pani tutaj przyjęła grzywkę, to ja panią już tutaj trzymam, żeby zapisać termin. Mówię, ja nie wiem, terminu nie znam. Tak więc ja kompletnie z włosami nic nie robię, nie mam czasu. Wiem, że są zaniedbane, ale nie jest to najważniejsze, kiedyś się ogarnę, gdy miała czas. Hej kochana, pisze Ola. Na celowniku może jesteś dziwne, to pisze Agnieszka. No dziwne. Adres, podpowiedź, macie na stacji paliw. Nie, nie macie na stacji paliw adresu. Stacja paliw była oddalona o jakieś, nie wiem, 25 kilometrów. Wodospad tak samo, o wiele kilometrów. Wodospad był w... Może gdzie był ten wodospad? Patrzcie, uciekam miejscowość z głowy. No. Stacja paliw była, nie wiem, czy to są Pietrzykowice, czy Używiec, ale to było w drodze powrotnej do domu, ta stacja. No. Tak więc, Boże, gdzie ja byłam na tym wodospadzie? Ten wodospad też nie był w tej miejscowości. To było kilka wiosek dalej, w ogóle taki przypadek. W ogóle to miałam jechać nad inny wodospad, tam gdzie to auto wtedy było. Przepraszam was, ale sobie zapalę. To byś pięknie lula w każdym kolorze, ta. Nie mogę sobie zrobić rudego, bo mam grzywkę i będę mówić, że zrobiłam jak Justyna włos. Czarny. Jeszcze trochę je zaniedbam, to będzie peruka, słuchajcie. Tak więc tu nie chodzi o adres, bo tam nic się nie wydarzyło mi, żebym jak szczana na wieży. Słuchajcie, jestem w takiej miejscowości pod takim adresem. Znaczy nie spodziewałam się, że coś się może stać, bo nie, po prostu pojechałam jak na rozmowę, jak dorosła osoba z dorosłą osobą, spokojnie. Ja też się mogę mylić, a też tu może być jakiś dziwny błąd. Ale mnie to niepokoi, tak? Więc chciałam porozmawiać o tym, co mnie niepokoi. Ja wiem, że może dzisiaj jest święto i tak dalej, no ale też jest wolne, też ten... No podejrzewam, że w tym domu było dużo ludzi. Aha, bo właśnie jak odeszłam od tej bramki i poszłam sobie w stronę samochodu, to słyszałam jak... A czy potem drzwi się wcześniej zamknęły, a słyszałam jak się inne drzwi otwarły. No i tak się odwróciłam, bo myślałam, że może ktoś jakieś refleksji dostanie i wyjdzie jakiś ktoś inny z domu do mnie na drogę, ale nie wyszedł, tak więc zamachnęłam ręką i poszłam. Bo też nie chciałam być natarczywa, tak? No, Miro, myślałam, że ja... więcej do tego wodospadu zejdę. No wiesz co, że tam było tak ślisko, było mokro, tak ślisko, że jakbym pojechała, to ja bym, po tym, to ja bym do tego wodospadu wpadła
do tej wody i tam był taki po prostu prąd, żeby mnie zabrało. Wrednie to byś była kochana wiewióreczka. Jakiś ciemniejszy blond myślę, że będzie, jak się ogarnę. Tak, Miro tutaj już myślał, że ja do wodospadu będę wpadać. A jeszcze po drodze były, słuchajcie, strzałka na schrony, na schrony strzałka. I pojechałam tą uliczką do góry, do góry, do góry. Tam było tak ciasno i tak blisko były ogrodzenia, że nie było gdzie stawić samochodu. Bo tak to bym do kogoś tam zadzwoniła dzwonkiem, zapytała się, czy mogę na chwilę stawić auto. I potem była taka droga w las. I tam nie było żadnych schronów, słuchajcie. Ale była jeszcze droga do lasu. No i chciałam tą drogą, ale nie było, naprawdę nie było gdzie samochód stawić, bo była tak wąska uliczka i same domostwa, że tam nie było gdzie auta zaparkować. Ale też chciałam wam test, sama chciałam zobaczyć, ale tam pojadę. Pojadę tam, tylko auto stawię gdzieś na samym dole. Tam gdzieś na samym dole potem widziałam straż pożarną. To tam zaparkuję najwyżej. A mnie nie było, kto by cię ratował? No widzisz, Miro. Nie, ja tu rozsądna jestem. Czasem. Znowu nie mam powiadomień, pisze Andrzej. Wszyscy piszą o tych powiadomieniach. Tak, atrapa. Oczywiście, że tak. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie na żywo. Kiedyś tak ktoś powiedział. Zadzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała mi, że jej mąż w pracy pokazywał relacje z granicy ukraińsko-polskiej na Rebel 24, że pokazywał relacje, a gościu powiedział: popatrz, to jest na żywo, widzisz, to się dzieje. Pokazywał ci w telewizji, popatrz, co tutaj się dzieje na tej relacji, to jest wszystko na żywo. A on mówi do niego: ty nie wiesz, że wszystko, co widzisz na żywo. I oni mi to przekazali. Boże, miałam bekę. No, tak więc. Zależy od dnia, jeśli chodzi o powiadomienia. No bo tak, bo to Sylwii przychodzą w środę i w piątki. I w poniedziałki. Tak więc tak. To są wybrane dni, kiedy przychodzę. Tak więc. Co, nie wiem, napiszę, co u was słychać. To jeszcze z wami chwilę posiedzę, jak nie to lecę. Jestem zmęczona. Od rana muszę wstać. Z samego rańca. Do mnie po weekendzie. No, bo Sylwii dochodzą jeszcze z piątku w poniedziałek. Ale nie, to się śmiejcie. Ale ja nawet tak miałam na drugim telefonie, że mi przyszło powiadomienie, że robię 24 teraz wstydzę. Myślałam, że Anetka prowadzi. Albo Andrzej, ale nie, to było powiadomienie z dnia wcześniejszego. Z wieczora. Przyszło mi na drugi dzień. Ja nie mam ciągle z Rebel 24 i czujny. Pisze Andrzej. Bo z czujnego teraz mało co powiadomień przychodzi, bo Marek relacji nie robi, tak to. Nie chcę, żebyś taka ruda jak ja, Iwonka. Kurczę, ty to nie jesteś ruda, ty jesteś taki miodowy blond. Jak ja Iwonkę zobaczyłam w Bielsku, to ja myślałam, że jej chłopiec jakąś laską przyszedł i idę pod te parasole i sobie myślę, kurczę, jakaś laska siedzi, nie? Ale przypał. I co ja mam zrobić, nie? Witać się, nie witać, udawać, że nie widzę, naskarżyć, czy nie, sprzedać, czy co? I tak idę, jestem się, kurczę, z jakąś laską przyszedł. Jakaś młoda gówniara, patrzę, to Iwonka w innych włosach. Gdzie to piwo, Sylwia, bo się odwodniłem, Miro pyta. Sylwia, to co takie obiecanki, cacanki? Czujny to już nie Marek, a Dzierżanowski przeważnie, pisze Mariola. Ja dopiero przewinę od początku relacji, bo nie wiem o co B. O co biega? Andrzej, wiesz o co biega, bo na Rebela 4 na grupie wam nagrałam. O co biega? No ja też tam widzę jakiś posa, ludzie piszą: o Marku, fajnie, że się odezwałeś. Ja sobie myślę, no przecież to nie Marek napisał, nie? Miro ma przyznać się do lokalizacji. To nie ja, sam na siebie bata nie będę kręcił, pisze Miro. Nie, Miro nie ma z tym nic wspólnego. Nie, nie. Miro to mógłby mi w chacie i wszędzie 100 lokalizacji już podłożyć, jakby chciał. GPS-u, śledzeń i podsłuchów i jakieś pluskwy, nie pluskwy, pchły i cokolwiek. Wejdę na grupę, pisze Andrzej.
A widzisz, jaki ty uważny, jakby mi łeb ukręcili, to byś nie wiedział. To na rebel bym pokazała. No wiecie, to nie wiedziałam czego się spodziewać, ale z tym się kurczę. No. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, pojadę, zapytam, prawda? Miro sobie odpisuje. Oj tak, Miro to potrafi być dowcipny. I potrafi zeżartować. Oj tak. Miro mi przyniósł cukier z Anglii. A, widzicie? I tak sobie nie wygrają. No, dopóki nie włączę lokalizacji w telefonie. No zobacz, jaka będzie jeszcze teraz reakcja, bo kobieta ze mną rozmawiała i zobaczymy, co się będzie teraz działo, nie? Że Jovita tam pojawiła, ale to już któryś raz, kiedy coś się dzieje, a Jovita się pojawia. A właśnie, no i co, jaką refleksję ostatnio miałam? Taką refleksję miałam, że było takich kilka osób, które myślą, że są w internecie anonimowe, a nie są. Ale ja nie mam czasu, nie? Ale jak kiedyś będzie mi się nudzić, słuchajcie. Co w końcu z tą Odrą? Kiedy wyniki? Dobry Daniel, pytanie. Bo na stronach snapidowskich o covidiozie to były wszystkie info, nie? Cały czas, tabele i w ogóle, codziennie, na powiaty, na gminy, na miejscowości rozdzielone, cuda na kiju, kto na kwarantannie, kto co, tu, tam i od razu, szybko były szczepionki, testy, wszystko i tak dalej, paranoja. A co do tak poważnej rzeczy, to tak jakoś tak nieudolnie to idzie, nie? Nie ma, że wchodzisz na stronę snapidu i sobie obywatel wchodzi i wyświetla wyniki badań. Wszystko czekamy, czekamy, czekamy. Ludzie mogą pić wodę, no. Z kranów, z domów, no. W ogóle portale lokalne ogłaszają, że jest ona taka zdrowa. Tam też były jakieś tam przedstawiciele niemieccy i polscy, tam wszyscy uśmiechnięci w studiu. To się leje, nie pisze.